Monika, możemy porozmawiać teraz o porodzie. Powiedz, jak się przygotować do tego porodu? O czym porozmawiać wcześniej z lekarzem? Też o znieczulenie chciałam się Ciebie zapytać. Jakie jest Twoje doświadczenie? No, jeśli chodzi o poród, często pacjentki pytają o położne, żeby położna była przy niej i pomagała jej jakby na własność. Mhm. Nigdy się przeciwko temu nie buntuję. Uważam, że jeśli ma mieć pacjentka poczucie wsparcia takiego bezwzględnie tylko dla niej, to myślę, że jest to tego warte. Można się też przygotować poprzez masaż krocza. Jeśli pacjentka ma wskazania do tego, żeby rodzić siłami natury, można masować to krocze, ale też trzeba wiedzieć jak. W związku z czym należałoby się doinformować od położnej, uzdobyć wszelkie informacje, jak to wykonywać prawidłowo. Na pewno szkoła rodzenia jest czymś istotnym. Być może, że nie ma potrzeby aż przechodzenia całego kursu od A do Z, bo większość rzeczy niestety się zapomina w sytuacji stresowej i w porodzie. Podczas porodu zapomina się o bardzo wielu rzeczach, a najważniejszych jest kilka dosłownie. I na te kilka rzeczy należy zwrócić uwagę, właśnie od tego jest też szkoła rodzenia. Też po to, żeby stworzyć jakąś wizję tego porodu w pacjentki głowie, gdzie będzie rodziła, jak ta sala porodowa wygląda. Po to właśnie jest ta szkoła rodzenia, żeby oprowadzić też po sali porodowej, pokazać jak to wszystko wygląda od tej wewnętrznej strony. No i kwestia nacięcia krocza jest tutaj taką kwestią w pewnym sensie trochę sporną, bo opracowania z literatury nasze mówią, że jeśli się da, to nie nacinać tego krocza, że jednak jest to pewna ingerencja i uszkadzamy w ten sposób tkanki, nie do końca przeciwdziałając właśnie działaniu niepożądanemu, czyli nietrzymaniu moczu. Natomiast z doświadczenia wiem, że u pierwiastki tkanki są dosyć twarde, stawiają dosyć silny opór. W związku z tym nacięcie tego krocza, kontrolowane nacięcie krocza daje możliwość przede wszystkim swobodnego porodu i ochraniamy jednak te struktury, które mogą grozić nietrzymaniu moczu czy nietrzymaniu stolca. Mamy tutaj na uwadze zbieracz odbytu i włókna właśnie nerwowe doprowadzające tutaj, tworzące to unerwienie układu moczowego. Dużo pacjentek już z tym problemem zgłasza się, z nietrzymaniem moczu zgłasza się do lekarza ginekologa i położne nie mają takich informacji, tylu informacji o tym problemie, a zdarzają się te problemy u coraz młodszych pacjentek. W związku z czym, może reasumując, nacinać krocze wtedy, kiedy trzeba. Ty podczas porodu jesteś w stanie to ocenić? Oczywiście, tak. Jeżeli pacjentka rodzi kilka razy już, to tkanki nie stanowią tak dużego oporu i jeśli jest możliwość, to staramy się nie nacinać tego krocza. Natomiast zwykle przy pierwszym porodzie tkanki są bardzo twarde, opinają się mocno na głowie, stawiając ten opór, więc wtedy jest potrzeba zwykle nacięcia tego krocza i jak mówię, lepiej zeszyć jest kontrolowane nacięcie niż gwałtowne rozerwanie tkanek, oczywiście, które mogą niestety skutkować potem w przyszłości nietrzymaniem moczu albo co najgorsze nietrzymaniem stolca. Co z planowanymi cięciami cesarskimi? Są wskazania, są nowe teraz zalecenia, które wyszły w 2018 roku odnośnie cięć cesarskich. Zalecane planowe cięcie cesarskie robimy po skończonym 39 tygodniu oraz wszelkich patologiach, które jakby wyznaczają same przez się termin zakończenia tej ciąży. Jest to dokładnie wyszczególnione. Staramy się przede wszystkim w Polsce rodzić siłami natury. A wskazania do cięcia zostawiamy sobie jakby z boku zupełnie. Jak ty widzisz takie właśnie cięcie na życzenie z powodu takiej obawy kobiety, strachu przed porodem naturalnym? Próbujesz je przekonać do porodu naturalnego? Na pewno rozmowa z ginekologiem jest bardzo ważna, ale jak wiemy, realia są takie, jakie są, że w gabinetach nie mamy za dużo czasu, żeby to wszystko tłumaczyć. Ale trzeba też znaleźć na to czas. I tutaj gdzieś tam uspokojeniem, wyciszeniem tej pacjentki jest również ta położna, która ma stać się gdzieś tam takim wsparciem. Natomiast w Polsce w tej chwili
Polskie Towarzystwo Ginekologów nie godzi się na cięcie na życzenie. Zostały opracowane w związku z tym nowe zalecenia do wskazań cięcia cesarskiego z 2018 roku i wynika właśnie to z obawy. Ale obawę można bardzo łatwo rozwiać, stosując znieczulenie zewnątrzoponowe. I im więcej ośrodków w Polsce będzie, które będzie stosowało znieczulenie zewnątrzoponowe, tym więcej będziemy mieć porodów siłami natury, jeśli na to stan kliniczny pacjentki zezwoli. Ale jeżeli właśnie kobieta chce mieć to znieczulenie, to wiem, że musi wcześniej poinformować o tym anestezjologa, prawda? To wszystko zależy od kwestii organizatorskich w danym oddziale i w danym szpitalu. Mhm. Wszystko zależy od tego, jak dany szpital funkcjonuje. A możesz opowiedzieć, jak to funkcjonuje u ciebie? Funkcjonuje nie do końca dobrze. Mianowicie tak, są ośrodki położnicze, które są nastawione na położnictwo i one mają tutaj jakby całe zaplecze anestezjologów do porodów siłami natury, do znieczuleń, włącznie z ich doświadczeniem. Natomiast moje doświadczenia niestety są takie, że nie mamy tego znieczulenia zewnątrzoponowe i pacjentka nie może liczyć na takie wsparcie, choć możliwości anestezjologów i ich chęci szkolenia są ogromne. Oni bardzo by chcieli z jednej strony, ale nie mają odgórnie takich możliwości czasami. I pacjentki szukają wtedy zamiast w publicznych ośrodkach naszych, państwowych ośrodkach, zamiast rodzić z zewnątrzoponowym tutaj znieczuleniem, muszą szukać tego prywatnie. Bo tylko, one chcą urodzić. Bardzo często oferowane jest właśnie cięcie cesarskie. Nie do końca tak jest, ponieważ pacjentki niektóre właśnie chcą urodzić siłami natury, ale chcą mieć znieczulenie. I są ośrodki, które to oferują. Tak, i wtedy idą specjalnie do takiego ośrodka, żeby rodzić siłami natury ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Natomiast u nas możemy liczyć tylko na delikatne obniżenie tego bólu. Mhm. Są różne metody obniżenia bólu w czasie porodu, ale z doświadczenia wiem, że to nie przerywa całkowicie tego bólu i niestety ta pacjentka cierpi w trakcie porodu wciąż. Ale to cierpienie też jest różnorakie, bo zupełnie inny jest poród kolejny, a inny poród jest pierwszy. Niemniej jednak powinno być tak, że w każdym ośrodku państwowym, szpitalu powinno to znieczulenie zewnątrzoponowe być dostępne dla każdej pacjentki. Łączy się to czasami z konsultacją, owszem, z anestezjologiem, ale też ten anestezjolog powinny być wytyczone specjalne poradnie, do których pacjentka powinna przychodzić i być konsultowana w sposób taki planowy. Czasami to tak jest i czasami to tak funkcjonuje, a czasami to tak funkcjonuje, że anestezjolog podejdzie do oddziału i na oddziale jakby zrobi tą konsultację. A tak się dzieje w ośrodkach, w których ta sytuacja nie jest przemyślana. Czyli reasumując, pacjentka powinna zastanowić się wcześniej, w jakim szpitalu chce rodzić i dowiedzieć się, jakie tam panują zasady, tak? Jeżeli jest nastawiona na znieczulenie, no to poszukać ośrodka, który jest w stanie jej to zapewnić. Tak. Okej. Dzięki. Dziękuję.